Państwu opowiedzieć o trochę innym zastosowaniu niż klasyczne modelu Development Center. Zazwyczaj w naszej praktyce odwołujemy się do narzędzia jakim jest Development Center w celu selekcji bądź w celu badania potencjału pracowników. Zazwyczaj Development Center odbywa się także przebiega sesja i pojawia się później opis, opis kompetencji danego pracownika. Ten model dostarcza przede wszystkim informacji o pewnych cechach i kompetencjach, ale indywidualnych. I niewątpliwie jest to narzędzie, które motywuje pracowników i które ze strony pracodawcy informuje, że pracodawca jest zainteresowany rozwojem firmy poprzez rozwój pracowników. Z tej perspektywy możemy powiedzieć, że w zasadzie Development Center, jest czymś, co daje informację potrzebną do wspomagania rozwoju pracownika od wewnątrz firmy, ale też pozostawia pracownikowi informacje na temat jego samego, też do jego dyspozycji. Natomiast chciałabym wskazać też na jeszcze inne źródła i inne możliwości tej metody. Te, które są już związane z zarządzaniem, z tym, co może zrobić menedżer, bądź też, co może zrobić zarząd, całość firmy z informacjami z przebiegu sesji Development Center. Sesja Development Center może przebiegać w ramach jednego zespołu i może być bardzo ważną informacją o zespole i o relacji zespołu z przełożonym. To znaczy można zrobić badanie potencjału zarówno poszczególnych członków zespołu, jak i samego zespołu, odpowiadając na pytanie, jakiego rodzaju wzorce komunikowania się istnieją w danym zespole, jakiego rodzaju relacje istnieją w zespole, czy zespół współpracuje, czy rywalizuje ze sobą, co utrudnia tę współpracę, a co ją ułatwia oraz jakiego rodzaju zarządzania dany zespół potrzebuje. Jest to ważna informacja dla przełożonego, który może być włączony w daną sesję, bądź też może z niej być wyłączony i otrzymać od trenerów informację jako wspomagającą jego formę zarządzania. Inną jeszcze rolą stosowania narzędzia Development Center jest to, że może ono dotykać czegoś, co jest szerszym aspektem i może się odwoływać do kultury organizacyjnej firmy. Poprzez badanie więcej niż jednej grupy można określić powtarzające się wzorce, które istnieją w firmie i które wskazują na coś, co już istnieje jako stała cecha. Można poprzez sesję Development Center określić procesy, które najbardziej podlegają zakłóceniu. W związku z tym można powiedzieć, jaki typ kultury organizacyjnej aktualnie dominuje, jaki jest realizowany, a to może też wskazywać na istotne elementy przy podejmowaniu decyzji już nie tylko operacyjnych, ale także strategicznych.